Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Tomasza Terlikowskiego. Iskra wyjdzie z Polski: Apokaliptyczne objawienia miłosierdzia Bożego. Iskra i przygotowanie świata na przyjście Pana. Ostrożność, z jaką trzeba się odnosić do przesadnego eschatologicznego wzmożenia, nie powinna nam przesłaniać faktu, że objawienia Bożego Miłosierdzia, te uznane ostatecznie przez Kościół, także zawierają ostrzeżenie przed nadchodzącymi czasami Apokalipsy, ponownego przyjścia pana Jezusa. Święta Faustyna bardzo wyraźnie słyszy, że jej działania i objawienia są związane z ostatecznym przyjściem Pana. W dzienniczku notuję, kiedy raz zamiast modlitwy wewnętrznej zaczęłam czytać książkę duchową, usłyszałam w duszy te słowa wyraźnie i silnie: Przygotujesz świat na ostateczne przyjście moje. Przejęły mnie do głębi te słowa, i chociaż udawałam, jakobym ich nie słyszała, jednak rozumiem je dobrze i nie mam w tym żadnej wątpliwości. Matka Boża tylko potwierdza to przesłanie, wzywając ją, by wraz z siostrami z nowo założonego zgromadzenia przygotowywała ona świat na ponowne przyjście Pana. Matka Boża prosi także siostrę Faustynę, by ostrzegała ludzi przed nadchodzącym, strasznym dniem sądu. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Drżą przed nim aniołowie. Mów duszą o tym wielkim miłosierdziu, póki czas zmiłowania. Jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę dusz. Nie lękaj się niczego, bądź wierna do końca. Ja współczuję z Tobą. Nie ulega też wątpliwości, że dla Świętej Faustyny przesłanie Miłosierdzia Bożego dane jest światu na ostatnie czasy jego istnienia. Daje im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia, pisz, mów duszą o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest Dzień Straszliwy, Dzień Mojej Sprawiedliwości. Mówi do niej Jezus i przypomina, że przed Dniem Sprawiedliwości posyła Dzień Miłosierdzia. Te słowa niejako wpisują się w to, co ponad trzydzieści lat wcześniej usłyszała Maria Franciszka. Identyczne są także środki, jakimi Bóg chce objawić swoje wielkie dzieła miłosierdzia, czyli właśnie adoracja, kult Matki Bożej i wielkie głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu. Bóg miłosierny ratuje duszę ludzką do ostatniej chwili wszelkimi sposobami łaski, notuje siostra Roberta Babiak. A w innym miejscu uzupełnia te słowa pięknym obrazem walki Bożego miłosierdzia z szatanem o każdą duszę ludzką. Poznałam tak dalece miłosierdzie boskie, że na określenie tego nie ma słów. Idzie ono za człowiekiem jak cień, od którego uwolnić się nie można. O ile wolna wola ma choć iskierkę światła, czyli w swej głębi uznaje, że istnieje dobro choć to czyni prawie półświadomie z powodu grzechów osobistych, już Bóg nie pozwoli takiej duszy zginąć i nawróci ją, choćby w ostatniej sekundzie zgonu, przez łaskę, skruchy i żalu. Jeszcze piękniejszym obrazem opisuje Boże miłosierdzie siostra Leonia Nastał, która mówi wprost, że Bóg żebrze o nasze nawrócenie o to byśmy powrócili do boga i nic po tej stronie nie może go zniechęcić do walki o każdego z nas ja się nie wyrzekam duszy grzesznej choć mnie nie jeden raz dusza przebije ale ilekroć popełni grzech ciężki choćby ich popełniła tysiące nie wyrzekam się stoję przed duszą zraniony zmiażdżony i błagam. Ja, Bóg, błagam o nawrócenie. Jeżeli dusza usłyszy mój jęk błagalny i zdepcze go, powie, że woli potępienie niż uniżenie się przede mną, czy uwierzysz, ja i wówczas nie odstępuję natychmiast. Daję czas do namysłu, daję wyrzuty sumienia, czy nie wszystko. Co w mojej mocy byle tylko zdobyć tę dusze z powrotem. Opisuje słowa Jezusa Siostra Leonia. Najbardziej rozwiniętą formę przekaz ten przyjmuje u świętej Faustyny, która otrzymuje cały program przygotowania się na powtórne przyjście Pana, a także na własną śmierć, która będzie dla nas momentem końca naszego czasu. Jest Nim obraz, a może lepiej powiedzieć. Ikona, bowiem jego istotą jest otwarcie na Bożą rzeczywistość, miłosierdzia Bożego, z którym wiąże się obietnica, iż dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Podaje ludziom naczynie, z którym mają przychodzić połaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem Jezu ufam Tobie. Mówi Jezus do świętej Faustyny. Niemniej istotna jest koronka do miłosierdzia Bożego, dzięki której zbawienie osiągnie wielu grzeszników. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę. Dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie moje. Niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają mojemu miłosierdziu. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie. Ciekawe, że koronkę do miłosierdzia Bożego. Nieco inną, ale podobną w teologicznym znaczeniu, odmawiają także Mariawici, przypisując jej autorstwo Marii Franciszce Kozłowskiej. I wreszcie święto Bożego miłosierdzia, które jest w istocie ostatnią deską ratunku dla grzeszników, ale także dla pogrążonego w grzechu świata. Jezus obiecuje: Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty, Boże, przez które płyną łaski. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko, co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia mego. Narzędzia łaski to jeszcze nie koniec podobieństw między jądrem objawień Marii Franciszki Kozłowskiej a przesłaniem trzech pozostałych wizjonerek. Adoracja Najświętszego Sakramentu, jako szczególnie uprzywilejowany element spotkania z Jezusem i przebłagania go, pozostaje składową wszystkich objawień. Adoracja jest stałym elementem modlitwy świętej Faustyny. Siostry Leoni nastał i siostry Roberty babiak. I każda z nich z wielką mocą głosi jej znaczenie dla zbawienia dusz. Jestem w tabernakulum. Szukasz mnie, oto tam znajdziesz mnie na pewno. Przypomnij sobie, co powiedziałem, żyjąc na ziemi: Oto ja jestem z wami. Aż do skończenia świata, dotrzymuję obietnicy. Jestem w kościele, jak jego głowa, jestem w jego członkach mistycznych, jako pierwiastek ich życia. Ale oprócz tamtych rodzajów obecności mojej, jestem osobiście, choć w sposób sakramentalny, w hostii najświętszej. Kto hostię uwielbia, mnie uwielbia. Kto jej dotyka rękami, mnie dotyka. Kto ją przyjmuje, mnie przyjmuje. Mnie kapłan podaje duszą na pożywienie, mnie podnosi w najświętszej ofierze, mnie zanosi chorym, mnie zamyka w tabernakulum, bym mógł do wszystkich przemawiać w sposób duchowy, bym mógł na wszystkich spoglądać, bym mógł od wszystkich osobiście odbierać ofiary do moich stóp przyniesione. Notuje siostra Leonia słowa Jezusa. Z perspektywy katolickiej nie ma w tych słowach nic zaskakującego, ale nacisk kładziony na obecność eucharystyczną jest wart uwagi. Szczególnie jeśli zauważymy, że bardzo podobne słowa padają także u drugiej z mistyczek, należących do zgromadzenia sióstr służebniczek. Siostra Roberta jednak ma wizję. Która wprost utożsamia miłosierdzie i miłość Bożą z Hostią. Jest to wizja morza, z którego Jakoby wschodzące słońce podnosi się Hostia, a w jej wnętrzu ukryci są wszyscy święci Starego i Nowego Testamentu. Zrozumiałam, że morze przedstawia miłosierdzie, miłość i potęgę Bożą, z której powstała Hostia Święta. A przez nią. Zbawili się ci wybrańcy, święci, jedni przez wiarę w Odkupiciela, drudzy przez rzeczywiste zetknięcie się z Jezusem Eucharystycznym, a więc przez hostię spływa blask chwały na morze miłości Trójcy Przenajświętszej. Świadomość szczególnych łask, jakimi obdarza Jezus świat przez siebie samego, ukrytego pod postaciami chleba i wina, jest zatem kluczowa dla wszystkich wizjonerek Bożego miłosierdzia. I można powiedzieć, że stanowi istotny element przesłania, jakie Bóg chciał za pośrednictwem Polek przekazać Polsce i światu. Wielki kult Matki Bożej to kolejny element łączący wszystkie objawienia miłosierdzia Bożego, mimo iż to nie Maryja jest najważniejszą osobą objawiającą się wizjonerką. Dla każdej z nich jest ona jednak mistrzynią życia, tą, której życie należy naśladować. Tak jest zarówno w przypadku Marii Franciszki Kozłowskiej, nie przez przypadek jej zgromadzenie nosi nazwę Mariawici, jak i w przypadku świętej Faustyny, która wprost stwierdza, że Maryja jest jej mistrzynią i poucza zawsze jak żyć dla Boga. Maryjność leży także u podstaw wizji niemowlęctwa duchowego, jaką proponuje siostra Leonia, nastał bowiem tylko od tej, która trzymała na rękach niemowlę Jezus, można się nauczyć prawdziwego poddania się Bogu. To jeszcze nie wszystko. Sługa Boża podkreśla także, że nie można w ogóle prowadzić głębokiego życia duchowego bez Maryi. Dusza, która wybiera się na górę doskonałości bez matki najświętszej, niedaleko zajdzie. Ustanie, a nawet w tym kawałku, który przebędzie, dozna wielkiego zmęczenia, to też łatwo się zniechęci. Im dalej w górę, tym większa napotka trudności. Łatwo o zabłąkanie w labiryncie dróg. To też dusze dążące do świętości powinny całym sercem przylgnąć do Matki Najświętszej, a ona nie zawiedzie nikogo. Jeszcze istotniejsza staje się pomoc Matki Bożej na drodze niemowlęctwa duchowego, które zdaniem wizjonerki jest najbezpieczniejszą drogą do Boga. Dlaczego? Bo w przypadku większych dzieci, Matka tylko wskazuje im drogę. Mniejsze chwyta za rękę i prowadzi, a niemowlęta bierze na ręce i zanosi do Boga. Nic też nie daje większego bezpieczeństwa niż przylgnięcie, przytulenie się do matki. Siostra Roberta zaś uzupełnia, że Maryja została ukoronowana przez każdą osobę Trójcy Świętej szczególnymi przywilejami. Ojciec Niebieski ukoronował ją przede wszystkim swoją wszechmocą. I tym przywilejem, że wszyscy aniołowie i święci uważają Maryję za prawdziwą Matkę Syna Bożego i swoją. Pan Jezus ukoronował ją swoją mądrością, pięknością i miłosierdziem. Duch Święty ukoronował ją swoją miłością i świętością. Skąd takie powiązanie miłosierdzia Bożego z Matką Bożą? Dlaczego Bóg tak ściśle wiąże ze sobą te sprawy? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć u świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Otóż, jak podkreślał wielokrotnie Franciszkanin, Boże miłosierdzie, które może i powinno ogarnąć wszystkich, przychodzi do świata do grzeszników zawsze i nieodmiennie przez niepokalaną. Mamusia jest narzędziem miłosierdzia Bożego. A nie sprawiedliwości. Dobry Bóg dał nam mamusie, aby nas nie karać, by mógł ograniczać jak najbardziej swoją sprawiedliwość. My więc przez poświęcenie się jej, jesteśmy narzędziami miłosierdzia Bożego w jej niepokalanych dłoniach, tak jak ona jest narzędziem miłosierdzia w ręku Boga. Ona jest tą. Przez którą Bóg przebacza wszelkie grzechy. Myśl tę rozwinął ojciec Maksymilian nieco później w tekście przez niepokalaną do przenajświętszego serca Jezusa, opublikowanym w czwartym numerze Rycerza Niepokalanej z 1925 roku. Tam, nieco tradycyjnym, lekko już zapomnianym językiem kultu Serca Jezusowego. Maksymilian wypowiada swoje najgłębsze intuicje dotyczące roli niepokalanej w okazywaniu światu Bożego Miłosierdzia. Warto te rozważania przytoczyć niemal w całości, bowiem dziś już tylko nieliczni teologowie mają odwagę w ten sposób mówić o Bogu i o Matce Bożej. Tak, bo, mówiąc językiem ludzkim, serce Boże podobne jest w sercu dobrego ojca rodziny. Jeżeli które z dzieci co zawini, musi je ojciec ukarać, bo tak wymaga sprawiedliwość, a nawet sama miłość ku dziecku, by nie lekceważyło sobie winy. Ale ten ojciec nie chciałby też dziecku przykrości zrobić, chociaż nawet ono na to sobie zasłużyło. I chciałby mieć jakiś powód dostateczny, by przecież tej kary nie wymierzyć. Darować bez dostatecznego powodu byłoby to rozzuchwalać winowajcę, ale chciałby, żeby przecież ktoś się wstawił za nim i tak i sprawiedliwości, i tkliwej miłości stało się zadość. Otóż gorące miłością ku nam winowajcom boskie serce Jezusa znajduje na to środek godny boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę swoją własną najmilszą i najukochańszą matkę, istotę ponad świętych i aniołów, świętszą tę, której niczego odmówić nie potrafi jako najgodniejszej i najdroższej matce. Serce zaś dał jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi. A w innym miejscu ojciec Maksymilian dodawał, że nie ma lepszej drogi do doświadczenia Bożego miłosierdzia niż właśnie przez Matkę Bożą. Upadnie kto w grzech, zabrnie głęboko w nałogi, wzgardzi Bożymi łaskami, nie patrzy już na dobre przykłady innych, nie zwraca uwagi na zbawienne natchnienie i zdaje się niegodnym dalszych łask. Czy ma już rozpaczać? Nie. Nigdy. Ma bowiem od Boga daną sobie matkę, która czułym sercem śledzi każdy jego czyn, każde słowo, każdą myśl. Ona nie patrzy na to, czy on godny łaski zmiłowania. Ona matką tylko miłosierdzia, więc spieszy, chociaż nawet nie wzywana tam, gdzie najwięcej nędzy w duszach. Owszem, im bardziej dusza zeszpeciła się grzechem, tym bardziej w niej okazuje się miłosierdzie Boże, którego uosobieniem jest właśnie niepokalana. Bo jeżeli tylko ona wejdzie do duszy, chociaż nędznej jeszcze, spodlonej grzechami i nałogami, nie dozwoli duszy zaginąć, ale wnet wyprasza jej łaskę światła dla rozumu i siły, dla woli, by się opamiętała. I powstała przez Maryję niepokalaną do Jezusa. Oto nasze hasło. Tak ścisłe powiązanie macierzyństwa, niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny z miłosierdziem Bożym, w pismach ojca Maksymiliana odsyła nas zresztą do intuicji innego wielkiego czciciela Maryi, świętego Ludwika Mary de Montfort który w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny przekonywał, że w czasach ostatecznych Maryja zajaśnieje bardziej niż kiedykolwiek miłosierdziem, to ona w czasie ostatecznego zwarcia walki, ostatecznej w dniach końca, przy pomocy Bożego Miłosierdzia, którego jest wyrazem, będzie przyprowadzać grzeszników i ludzi zbłąkanych do kościoła, Wzmacniać obrońców Kościoła, i ożywiać i wspierać walecznych żołnierzy i wierne sługi Jezusa Chrystusa, którzy będą walczyć w Jego sprawie. Właśnie u tego wielkiego Mariologa i Czciciela Matki Bożej znajdujemy odpowiedź na pytanie: dlaczego Bóg w swojej nieskończonej miłości? Powiązał kult Bożego Miłosierdzia z czcią dla Najświętszej Marii i Panny, dlaczego oba te kulty tak mocno się wspierają i uzupełniają. Nie można jednak zapominać także o ostatnim z narzędzi łaski, jakim jest służba bliźnim, czy jak to ujmuje święty Jan Paweł II, ćwiczenie wyobraźni miłosierdzia. To także jest istotny element objawień miłosierdzia Bożego. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachu nad głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia dzieci, doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia. Aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstw, aby nieść radę pocieszenia, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie zabrakło. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tak mówił święty Jan Paweł II podczas swojej ostatniej, tak ściśle związanej z Bożym miłosierdziem, pielgrzymki do Polski. Słowa te przypominają, że dzieła miłosierdzia były od początku wpisane w objawienia Bożego miłosierdzia. Polskę szczególnie umiłowałem. Uważna lektura wystąpień z ostatniej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski uświadamia jeszcze jedną rzecz. Szczególne powiązanie objawień świętej Faustyny z Polską. Papież mówił do Polaków. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać, trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam. Drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami Miłosierdzia. Powiązanie Polski z Bożym Miłosierdziem wraca u wszystkich wizjonerek. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej. Wywyższe ją w potędze i świętości, mówi Jezus do świętej Faustyny. Więcej w książce Tomasza Terlikowskiego: Iskra Wyjdzie z Polski. Apokaliptyczne objawienia Miłosierdzia Bożego. Wydawnictwo Esprit.